Fabryka papieru w Jeziornie została zamknięta w 2012 roku. Jej historia rozpoczęła się ponad 250 lat temu. Ojcem założycielem papierni był król Stanisław August Poniatowski. To właśnie na papierze z Jeziorny spisano treść Konstytucji 3 maja. W latach 30. XIX wieku prawa do fabryki przeszły na własność Banku Polskiego. Sprowadzono wówczas bardzo nowoczesne urządzenia do produkcji papieru bez końca, czyniąc ją bezkonkurencyjną w tym regionie. Z papieru bez końca, kolorowego, cienkiego i glansowanego, wycinano najpiękniejsze wycinanki mazowieckie. Pierwsze wycinanki z kolorowego papieru pojawiły się właśnie około 150 lat temu w okolicy Warszawy, we wsiach położonych na prawym brzegu Wisły, na wysokości Jeziorny. W 1857 roku fabryka produkowała już 58 gatunków papieru najwyższej jakości. Później w fabrykę inwestowały rodziny Kronenbergów i Natansonów, czyli Towarzystwo Akcyjne Mirkowskiej Fabryki Papieru spod Wieruszowa. W Jeziornie powstało prawdziwe imperium. To już nie były tylko budynki fabryczne, ale założenie architektoniczno-urbanistyczne. Wybudowano domy dla robotników, szkołę, ośrodek zdrowia, dom ludowy. W czasie II wojny światowej Niemcy przejęli fabrykę wraz z pracownikami. Zakład pracował dla okupanta. Wycofując się w styczniu 1945 roku, wywieźli robotników do obozu i zniszczyli fabrykę. W PRL-u fabryka papieru w Jeziornie zostaje przekształcona w warszawskie zakłady papiernicze. W 1962 roku obchodzono 200-lecie istnienia zakładu. W fabryce było zatrudnionych 2000 pracowników, a produkcja była 4-krotnie większa w porównaniu z produkcją przedwojenną. Rozbudowano robotnicze osiedle mieszkaniowe, zbudowano stadion, basen, oczyszczalnię ścieków. W okresie transformacji ustrojowej zakład sprywatyzowano. 20 lat później, w roku 2012, produkcję ostatecznie zakończono. Dzisiaj w odbudowanych i adaptowanych do celów handlowych pomieszczeniach tzw. papierni górnej znajduje się efektowna galeria handlowa. Po fabryce pozostała nazwa Muzeum Papieru oraz niezwykła architektura widoczna już z daleka.